Dzień dobry, nazywam się Robert Wójcik, jestem trenerem reprezentacji Polski Under 17 i Under 16, roczniki 1996 i 97. Oglądacie Państwo program Extra Time. Prezentujemy ćwiczenie techniczno-taktyczne w bocznych sektorach boiska polegające na współpracy zawodników będących w tej strefie boiska. Polega ono na tym, że zawodnicy poprzez właściwe wyjście na pozycję, właściwe operowanie i dokładne właściwą nogą współpracują ze sobą. Cel ćwiczenia polega na tym, że wykorzystamy je potem podczas budowania ataku pozycyjnego. W ostatniej fazie ćwiczenia widzimy podłączenie się bocznego obrońcy, który uruchamia prostopadłym podaniem wysuniętego napastnika. Każdy z zawodników ma pewną rolę do wykonania podczas tego ćwiczenia. Zawodnicy znajdują się na pozycji środkowego obrońcy, bocznego pomocnika, środkowego pomocnika i napastnika i współpracują ze sobą. Bardzo ważna jest kolejność podań, bardzo ważne jest wyjście na pozycję i celne, dokładne podanie do zawodnika, który ma tą piłkę otrzymać. Zawodnicy, tak jak powiedziałem wcześniej, muszą ściśle ze sobą współpracować i wykonywać podania w określonej kolejności. Ćwiczenie równolegle jest wykonywane na dwie strony. Zawodnik, który wykonuje ostatnie podanie, przeprowadza piłkę do przeciwnego rzędu i rozpoczyna potem współpracę z kolegami z przeciwnej strony.